arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Czytanie z listu do Kolosan, rozdział 2, wiersze od 12 do 15. Zostaliście razem z Chrystusem pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, razem z nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Dzięki niemu, po rozbrojeniu zwierzchności i władz, jawnie wystawił je na pokaz, powiódłszy je w triumfalnym pochodzie. To Słowo Boże z listu do Kolosan dociera do nas w pierwszą niedzielę po zmartwychwstaniu Chrystusa. Razem z wszystkimi wierzącymi w Chrystusa radujemy się z Jego paschalnego zwycięstwa, z Jego przejścia przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Świadomi jesteśmy, pamiętając na słowa świętego Pawła Apostoła, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara, daremne byłoby nasze przepowiadanie, nie miałby sensu nasz życiowy trud i wysiłek. Ale Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał. Bóg Ojciec wskrzesił Go mocą swojego Ducha i przywrócił do życia i nam dał udział w Jego paschalnym zwycięstwie. Autor listu do Kolosan nawiązuje do sakramentu chrztu, który w pierwszych wiekach Kościoła był udzielany przez zanurzenie i wynurzenie się z wody. To bardzo piękny symbol, który ilustruje nasz udział w tajemnicy paschalnej Chrystusa. Zanurzenie człowieka w wodzie oznacza udział w męce, śmierci i pogrzebaniu Chrystusa. Wynurzenie się ochrzczonego z wody mówi, jest symbolem udziału w chrystusowym zmartwychwstaniu. Rzeczywiście przedziwna jest łaskawość Bożej dobroci dla nas objawiona w tajemnicy paschalnej. Niepojęta jest Jego miłość. To On nas umarłych na skutek naszych grzechów, na skutek naszego uwikłania się w zło, na skutek naszych występków przywrócił do życia, darował nam wszystkie winy, wszystkie zapisy i dokumenty, które by świadczyły o naszym uwikłaniu się w system zakazów i nakazów i przywrócił nam wolność dzieci Bożych. Wszystkie wyroki, jakie można by na nas wydać, przygwoździł do krzyża, wziął na ramiona nasze słabości, nasze cierpienia, a przede wszystkim nasze grzechy i przywrócił nam wolność dzieci Bożych. Wysławiajmy więc Boga, bo jest dobry, bo na wieki trwa Jego łaska. Alleluja.